Guten Morgen, witam Państwa bardzo serdecznie w alpejskiej wiosce w górach, która jest moja. Dzielę sobie kuchenne revolutions, czyli kuchenne rewolucje. I nowy ciałce w górze sobie rozumiem, kupiłem mojego hejka. I zobaczymy, co dzisiaj pani Madzia dla nas zaserwuje na talerzu. Uwaga. Chodź, Waśćku. Chciałoby się zjeść, ale się nie da. Staramy się jak możemy. Jadłabym to pani w domu? Szajs. Prawda wyszła. Tu się daje tak, jak się karmi świnie albo coś takiego. Pani Magdo, jedyna rzecz, to jest ziemniaki podawane dla zwierząt, tak? No jest pasza, czy to jest jedzenie? To jest pasza. Każdy przychodzi po to, żeby się nażreć. O nie, surowe, po prostu surowe. Niestety polędwiczka jest twarda. Mamy zwrocik. Gotujecie tragicznie, wydajecie ohydnie. Trzeba zamknąć knajpę, uważam. Nie rozumiem tego przepalania się, Pani Magdo, ja pan nie jestem olał w sposób cyniczny, nie. Pewny siebie. Pani tak, Magdo. Proszę pana, tak, tak jest. Także mi się wydaje, że ja tracę czas. Powiem, że jesteś w czarnej dupie, czyli co, po rewolucjach. Łamatko jedyna, że dzisiaj kobita będzie miała niezłe rodeo. Naprawdę dzisiaj kobita będzie miała niezłe rodeo. Takie... Boże, Przemek, przestań. Mińsk Mazowiecki, liczący około 40 tysięcy mieszkańców, położony niedaleko od Warszawy. Historia nie obchodziła się z miastem łaskawie, ale i tu znaleźć można kilka obiektów zabytkowych. No i pit na wodę z tymi zabytkami, że tak powiem, jak i tak największą atrakcją od teraz w tym mieście będzie to, że tu kiedyś przyjechała pani Madzia, teraz będą żyć tylko tym, tam gdzieś tam te zabytkowe kościoły, te katedry, te zamki, te miasta, teraz to, że pani Madzia była, to jest sensacja. Niektórzy zaliczają do nich i Mazowiankę, lokal działający w tym samym miejscu już od ponad 30 lat. Ze szkoły przychodzimy tutaj na piwo. Jedyny bar, który sprzedawali piwo bez dowodu. Panie, ja bym tego głośno nie mówił, bo tu na pewno ktoś z policji ogląda. Na pewno ktoś tutaj... Pozdrawiamy oczywiście. Bardzo serdecznie. Znaczy nie, no pozdrawiamy oczywiście. Na pewno tutaj ktoś ogląda z policji, a jak ktoś fajny, ktoś, kto nie przekabzuje, no na pewno. Tutaj takich głupich ludzi na pewno nie ma. A jak ktoś serio pracuje w policji i chce się przyznać w komentarzu, to zapraszam, serio, naprawdę. Tutaj jest miejsce dla każdego. Oprócz tego, co lubi paprykę i rukolę. A poza tym, to jest miejsce dla każdego na tym kanale. Nie, że to dla nich też jest. Obecnie restauracje prowadzą Marek i Krzysztof. Ty widziałeś, co tu się... Zobacz. Zobaczono, mam ci obrót. No bez jaj, już kręcimy? Panowie świetnie się ze sobą czują, co nie może dziwić. Znamy się od przedszkola. Dzisiaj właśnie ich przyjaźń. Jak nie w gruzach, już nigdy w życiu po tym odcinku nie będą się przyjaźń. Nie, no żartuję, może przyjrzeją. Można powiedzieć, że znamy się jak w Sykonie. A co tam u ciebie ogólnie? Z Kikiem prowadzimy interes już od ponad 10-12 lat. Zaufanie w biznesie to podstawa. Z dobrym wspólnikiem każda inwestycja wydaje się łatwiejsza. Poszliśmy w coś, co zupełnie było nie naszą branżą, tak? Ja z Markiem wywodzę się jakby z branży budowlanej bardziej. To czemu nie wspólna firma budowlana? Tylko restauracja, losowa decyzja, generator, typowi właściciele w kolejnych rewolucjach. Ale to przecież takie przyziemne. Zawsze gdzieś tam w głowie się działo, prawda, mieć swoją knajpę, przyjść sobie, że tak powiem, ze znajomymi, usiąść, napić się piwka, pogadać. Miało się fajnie kręcić, miało się samo kręcić, no. No miało, a się zesrało. Ale w ogóle szanuję to, że żeby chcieć się napić piwka ze znajomymi, ktoś otwiera restaurację, bo to jest po prostu, no, mocny pomysł. Ja jak coś się gdzieś widzę ze znajomymi, to po prostu wychodzę, a nie kupujemy sobie restaurację, może tego jesteśmy biedni. Może nie chcemy, to nie, że nie jesteśmy, że jesteśmy biedni, tylko może nie chcemy mieć restauracji, może my wolimy sobie kupić wielki apartamentowiec. I w tym sęgrze samo kręcić się nie chce. Mają w nosie, tak? Wszystko. I ich tutaj nie ma. No i tyle, no ich tutaj nie ma, tak? Czego się opierdzielasz? Tak ostatnio do ciebie dzwoniłem. I nie chciałeś jechać z dostawą. No, bo wtedy miałeś jechać ty. Kocham, to jest takie po prostu, to jest mem sam sobie, że dwie przyjaciółki otworzyły restaurację. To jest po prostu, no już ich lubię. Ale z drugiej strony po co ja bym tu był? Praktycznie szef ma firmę, to w niej siedzi, tak? Ale po co siedzieć, jak to wszystko funkcjonuje, no? Roberto. Z drugiej strony, jak już są, to i tak niewiele z tego wynika.
No właśnie, co ja robię? Bo ja nawet nie wiem. To się pokłóci trochę z nami. Jak trzeba śrubkę dokręcić, to dokręci. Od tego to jest pani Madzia. Od dokręcania śrubek to jest pani Madzia. Ona się tym zajmuje, żeby tam, wiecie, czasem kogoś... Do tym się zajmuje pani Madzia. I takie tam różne, no. Przyjdziek taki jest, że on tam sobie... No wywyższa się tak, że jest szefem, że coś tam... Takie gwiazdeczki, no. Lubią się pokazać, lubią wszędzie być, wszędzie ich pełno. Niby gwiazdy, ale już w kuchni panowie nie czują się jak ryba w wodzie. Oni się nie znają. Można krótko, zwięźle i na temat podsumowane jednym zdaniem. I po co się więcej rozdrabniać? No oni wyczuwają grzyby w czymś, czego, gdzie nie ma tych grzybów. To już może mieć zupełnie inne podłoże. Ja nie oceniam. Oczywiście, że nie. Dla mnie naprawdę wszystko jest do ludzi. Ja nie oceniam, absolutnie. To, a, po prostu ja nie oceniam, po prostu. Chcą wykręcić pizzę, dajmy na to. Uważają, że robią co najlepiej. I ciasto idzie do śmieci. Nie, kiedyś się wpali na kuchnię, żeby wątrówkę pokazać, jak się robi. Przypalili, zostawili bałagan i poszli. Chcieli pewnie zaszpanować, że umią, że potrafią, ale nie wyszło. No i są fachowcami tutaj, a nie my, bo nie mamy jakby praktyki. I po to właśnie ich zatrudniamy, żeby to ogarnęli, tak? Ja, Elżbieta Jaworowicz-Mołd, ja już wiem, co jest tutaj problemem, kochani. Ja już wiem, co to jest problemem. Tutaj problemem jest to, proszę państwa, że oni po prostu robią to dla bekli. Oni po prostu robią tę restaurację dla jaj. I oni nie traktują, proszę państwa, czy wy to słyszycie, tej restauracji poważnie. Oni do tego podchodzą po prostu w sposób lekceważący i po prostu mają z tego fan. Po prostu się przyjaźnią i mają po prostu tak po prostu bekę z tego. I to jest po prostu problem tej restauracji. Jak długo ten problem jeszcze będzie istniał? Zobaczcie w kolejnym odcinku Przemka Jaworowicz. Oglądamy dalej. Dlatego staramy się nie przeszkadzać. Szefem kuchni czuje się Robert, który bardzo wysoko się ceni. Chłopaki, no, że chcieli mieć dobrego człowieka, no to musieli zapłacić. Pewność siebie Roberta nieco przytłacza skromniejszego Damiana. Nie dogadujemy się. Wybuchowy, to co ja zrobię, czasem mu nie pasuje, wyrzuca to. Ale Robert swoje wie. No bo on jest taki mało ogarnięty, bym powiedział. Mamy bingo gastro. Kuchnia też między sobą ma tam jakieś problemy. Normalnie po prostu bingo, że tego brakuje niestabilnej emocjonalnie kelnerki, która po prostu zaraz się popłacze. I wtedy już mamy całe typowe bingo restauracji. Robi coś na odpierwszą. No ja mam trochę inne podejście raczej. Nieobecni właściciele i konflikt w kuchni. To wszystko przekłada się na kondycję mazowianki. Szału nie ma. No ludzie, że tak powiem, omijają tą knajpę, tak? Szału nie ma. Oni się robią mega fajni, także mógłbym się teraz z nimi zakumplować, bo okej, knajpa im nie idzie, nie ma jakiegoś wielkiego sukcesu, ale nie płaczą, nie drą japy, nie lamentują, nie dramatyzują, tylko po prostu mają nadal mimo wszystko dobry humor i potrafią się śmiać, więc spoko ludzie. W obrotach. W takim razie aż się prosi, by wziąć tu wszystkich w obroty. Przyjechał. Nie mam stresu jakiegoś takiego dużego, że to... Nie dla takich ludzi gotowałem potrawy. Proszę się pochwalić, dla jakich na przykład? Dla jakich? Dla kogo? No proszę, dla kogo? Mińsk Mazowiecki. Restauracja, bar Mazowianka. Nie mam zielonego pojęcia, co tutaj można zjeść, ale na pewno przypomina mi to czasy PRL-u. Ale teraz będzie dopiero jazda. Kącik modopy! Pani Madzi. Dzisiejsza ta stylizacja na taką przedszkolankę z Krakowa, z prywatnego przedszkola 5x5. Dzień dobry. Dzień dobry. Ona tutaj weszła jak taka po prostu pacjentka do przychodni stanąć w kolejkę do kolanoskopii. Po prostu tak kocham, no i kona. Poproszę herbatę i wodę z gazem, dobrze? Proszę bardzo. Co taka przerażona? Jakoś zestresowana, proszę. Właśnie widzę, że strasznie. Dobra, zobaczymy, co z tego wymyślimy. Tatar wołowy, śledź w oleju. I ruskie są, i pstrąg, i łosoś. Mamy wszystko, co trzeba. Tylko po prostu golonki i piwa na stole brakuje. Tylko tego po prostu. Całą Polskę w jednej karcie. To co ja mogłabym tu zjeść? Dania główne, mamy pomidorki wieprzowe, polecam. Sosie kurkowym, jakaś galoneczka. Kanapka firmowa.
Nasza kanapka jest dobra, kur... A może wcale nie jest i Iwona dobrze o tym wie. Flaczki? Mhm. A jak z flakami wołowymi kupne? Kupne? Nie, rabione. Kupcze, na pewno kupcze, 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 kupcze. Na pewno kupcze, czy ja nie kupcze, ale to kupcze. Znaczy wiecie, no, że kupcze. Tu? Mhm. A flak, z torebki tylko? Jeszcze raz? Kupna. Z torebki? Mrożone torebki, kupna. Kocham, zestresowała się biedna. O nie, ale czy kupcze, czy robione na miejscu i tak nie posmakuje, więc co za różnica. Dobra, zabieram się do roboty. Ciężki zresztą bardzo. Poproszę flaki pomidorową, jeden pieróg ruski, jeden z mięsem i golonkę. I wszystko już będę wiedziała Państwu. Na początek podana zostanie pomidorowa, ulepszana do ostatniej chwili. Ale nie wszystkim na szczęście taka kuchnia się podoba. Tą pomidorową wydał na salę, nawet chyba nie spróbował, czy ona jest dobra, czy jest słona, czy jest jakaś tam. Super, jaki kielon piwa w ogóle na stole stoi, taki wiecie, konkretnie, nie? Taki na raz, wiecie, po takim, że się to będzie smakować. Zupka pomidorowa smakuje, jaka czerwona. Naturalna czerwień pomidoru? Koncentrat, niestety. Po prostu kupcza z torebki, okej? Okay? I naprawdę nie zagłębiajmy się i w to nie oceniajmy. No jest kupcza z torebki i tyle, no i tyle, po prostu, no i tyle. Pomidorowy. Jakie to niedobre. Może pani Magda ma inny smak, no? To jest niejadalne kompletnie. Ja robię to inaczej, tak? Porównując jego pomidorową do mojej pomidorowej, no to są dwie różne rzeczy, dwie różne zupy. Teraz flaki. W zielonym wiadrze prezentują się fatalnie, co wcale nie znaczy, że będą źle smakować. O Boże, ktoś za... O kurwa. Mnie jest mega łatwo obrzydzić, wy już to wiecie. Jak już nie jeden ciekaw, że oglądamy, ale to po prostu wygląda obrzydliwie. To wygląda jak po prostu takie żygie, żebym... Aż mi się ten łzy pociekły. Boże, przeknie mnie, poszło to już w zielonym wiadrze, taka sraka Grincha po prostu. Lecimy dalej. Flaki? Tak, flaczki wołowe, proszę bardzo. Uwaga. Nie, panowie właściciele. Albo wy przestaniecie być tak pewni i aroganccy, albo po prostu nie wiem, co to będzie. Bo nie rozumiem tego przepierdania się. Uwaga. Bleh. Gorzkie jak pieron. Chciałoby się zjeść, ale się nie da. To nie zjadalne, szczerze mówiąc, jeszcze mrożone. Mrożonek ci tutaj dostatek. Oto są pierogi. Takie pomarszczone, jakaś po prostu mumia tu ten hamona. To są pierogi. O matko jedyna. O ludzie drodzy. Kiedy było robione? Dwa tygodnie temu. Dwa tygodnie temu. Zaraz pierogi puszczam. Proszę bardzo, i to są pierogi. Mrożone. Mrożone, niestety robimy i mrozimy. I są takie trochę bodniste, nie? Ciasto nie trzyma kompletnie farszu. Co się wtedy dzieje? Jaka sraczka, matko jedyna. Za te pierogi to po prostu pani Macia powinna każdemu kazać zrobić 10 pompek. Młotko. Źle to wygląda. Takie rzucanie, że to jest słabe, tamto jest kiepskie, no okej. Okay. Ona jest fachowcem, ona ma się znać, tak? Czy pani to próbowała? Poproszę widelec. Pani zobaczy, co pani gościom sprzedaje. Jadłaby to pani w domu? Szajs. Te pierogi po prostu się rozpuściły w tej wodzie, jak się gotowały, taka tabletka musująca z wapniem i witaminami. Wiecie, to jest takie, co zawsze w marketach przy kasie. One po prostu wpadły do wody i się rozpuściły, jak taka tabletka musująca. Czasem jest nam wstydność. Takie dania. No takie, a nie inne dania. No nie oszukujmy się. No jeśli coś jest niedobre, to jest niedobre. No i nie ma dyskusji w tym. Robert może by i podyskutował, na razie jest jednak zajęty. Liczę na golonkę, że będzie dobra, bo jest świeżutka, mięciutka. No myślę, że mi smakuje, tak? Zobaczymy, jak to wyjdzie. Nie no, mamy sukces. Dobra, jak tam golonka? Już wychodzi. Dobra. Czas na decydujące starcie. No, wygląda to oczywiście imponująco. Ale z tego, co patrzę, to fryteczki też takie... mrożone.
To jest najgorsze, serio, dla mnie to jest najgorsze, jak idę do restauracji i mają coś z frytkami. To są takie, wiecie, typowe frytki mrożone z paczki. Wtedy mam takie, bo jak restauracja robi sama frytki, to jest to takie wow, mega super. A jak są takie typowe, te takie, albo takie karbowane, albo właśnie takie, to mam takie, przede mną mrożone frytki, mogę sobie sam w domu zrobić. Chodź, Waśćku. Cudowny knur na słodko. Stop, pani Maciu. Ja już się nie mogę tak śmiać, bo ja to nagrałem w ogóle w nocy. Zaraz jaka policja przyjedzie i zakłóca ci, że nocy. Stop, stop, bo ja już nie mogę. A co, knurem śmierdzi? Staramy się jak możemy. Masakra. Wygląda jak ta lala. Ale tylko lala wymalowana, bo w środku jest dupa. To jest tak, jak gdy poznajesz typiarę na imprezie, jest wymalowana i budzicie się rano i makijaż znika. Wiecie, o co chodzi. Zgadza się z tym, że gołąka śmierdziała, tak? Bo według mnie była dobra. Nie rozumiem tego przepierdolania się, wiesz. Ale ona to robi specjalnie, musi coś znaleźć. Łatwo powiedzieć, ale to poważny zarzut. Tylko czy uda się go obronić? Chodź, powąchaj. Wygląda wspaniale, jest niejadalna. Po prostu śmierdzi knurem. No ode mnie nie, bo ja się popsiukałem przed nagrywaniem dezodorantem. Ale jeżeli śmierdzi, no to trudno, można zatknąć nos i jeść dalej, zrobić tak o i i nie czuć. Naprawdę, czy to jest naprawdę taki problem? No serio. Myślę, że nie jest tak tragiczne, jak pani mówi. Jest tak tragiczne, dla mnie jest może tragiczne. Smakowo, faktycznie, dupy nie urywa. Proszę pana, żebym ja przychodziła do restauracji, to mi musi dupę urywać. Ojeju, lepiej może nie, bo stopa oczyszczania ścieków może tego nie wytrzymać. No co się dzieje? Bo inaczej mi jest żal czasu i pieniędzy. Ale mięso jest okej. Okay. Nie jest okej, okay, jest śmierdzące. W tej kwestii się zgodzę, okej. Okay. Prawda wyszła. Dowiedział się tak naprawdę, jak jego kuchnia wygląda, jak on to robi. Proszę, siadajcie, no, panowie. A wy po prostu nie znacie wziął na jedzenie. To jest problem. Zgadza się. Też trzeba przejrzeć w pewnym momencie na oczy i zobaczyć błędy. Tak łatwo powiedzieć, bo samemu swoje błędy to się ciężko doszczec. Ale potem jest pani Madzia, żeby pokazać, żeby skazać, żeby wiecie, o co chodzi. Żeby zrobić porządek. To najważniejsze, w czym bardzo będą pomocne twarde fakty i liczby. Proszę państwa, konkrety. Na sto. Bardzo pana proszę, żeby poszedł do kasy i wydrukował mi wszystkie pozycje, które się sprzedały w zeszłym miesiącu. No to mamy szybką piłkę. Panowie wydają się być zadowoleni z siebie i chyba już trochę zmęczeni wizytą Magdy Gessler. Po co to jakoś tak katować i zrobić jakieś podsumowanie beznadziejne? Nie ma co rozbijać na drobne po prostu, no to tak, to tak. Proszę bardzo. Ale to jest rozpisane wszystko. Mhm. Ale jest tak, wiecie, poślinione jak taka typowa polonistka, karskująca, podręcznik od polskiego, ten sam vibe. Na 30 dni w miesiącu sprzedało się 14 polędwiczek, czyli co drugi dzień jedna polędwiczka, co drugi dzień jeden schabowy, co drugi dzień jedna pierś. Jaki to jest sukces według pana? No, że nie jest to jakiś wynik imponujący. Masakra, czyli totalne bankructwo. Okej. Okay. Tak? Szału może nie było. Może byście się przeszli przez Warszawę, pooglądali, co się dzieje. Zobaczcie, jak ludzie gotują. Zobaczcie, jak jest pełno. Trzeba będzie. Do jutra. Tak odbijając troszeczkę, to wnętrze ma swój klimat. Że tak wiecie, że jest fajnie. Brakuje troszkę koloru, ale tak ma to swój klimat, taki piwniczny, taki przedwojenny, że wnętrze mi się podoba. Wnętrze jest fajne. Cóż, restauracja jest pełna bardzo niedobrego jedzenia i arogancji właścicieli. Jak dla mnie. No. Słuchaj. Czemu było się trzeba tego spodziewać? No przecież normalne, że ona ci wszystko, wiesz, skrytykuje. No i wyraźnie. No musi nas oczernić trochę, tak? No, ale sam widzisz, jak jest. Nie ma co się przejmować, w 10% przypadków nie smakuje i jest do dupy, więc ja bym się tym akurat to w ogóle dupy nie dowracał. Oczywiście wybielać można się bez końca, a jednak liczby nie kłamią. Pani Magda zrobiła sensację niepotrzebną.
Cieszę się, że w ogóle nie rzucała talerzami. Wydaje mi się, że nie jest aż tak źle, jak pani Magda to opisała, prawda? Nazajutrz cały zespół od samego rana bardzo krytycznie przygląda się karcie. Taka księga zakręć. Hokus pokus, ogonowa, Gester będzie pogoniona. Puu! Mówią ludzie, że Glonka jest dobra, no, ale mamy najlepszy tatar. Samo pizza, mówią wszyscy, że mamy najlepszą. Pizza jest naprawdę fajna. Po temacie, no. No i wszystko jasne. Niczego zmieniać nie trzeba. Kącik modowy. Pani Madzi. Dzisiejsza stylizacja na taką mamę idącą cię odebrać z imprezy w środku nocy, bo kończysz tą imprezę bardzo źle. 2/5. Zaprosiłam dzisiaj parę osób z Mińska Mazowieckiego. Bardzo jestem ciekawa, jak restauracja, czyli właściciele i kucharze dadzą sobie z tym radę. A czy właściciele, zgodnie z sugestią Magdy Gessler, wybrali się wczoraj do konkurencji? Panowie, dzień dobry. Dzień dobry. A co, odwiedził pan parę restauracji? Czy pan powinien posiedzieć w restauracji, gdzie jest energia i goście? Minęło mi się to z jakimkolwiek celem. Miał pan takie zadanie, żeby zobaczyć, co się dzieje u innych. Jak oni to robią, że mają ruch? Jak mam, wchodząc do konkretnego lokalu, stwierdzić, że to jest dobry lokal? No zeżreć, co tam na pewno. Przeczytać opinie na necie, popatrzeć, jak wystrój wygląda. No i takie tam chyba, nie? Tak? No jak? Zwyczajnie, zobaczyć kartę, ceny. Wystarczy usiąść przy stolikach i posłuchać, co mówią o jedzeniu. Patrz, no ale ja nie mogę zweryfikować, czy ta kuchnia jest dobra, tak? Nie możesz? No nie mogę, ciężko mi stwierdzić. Ja panu zadałam zadanie, żeby pan się uczył. Pani Magda, ja nie jestem olał, w stanie. Olał, cyniczny, nie. Pewny siebie. Pani tak, Magda. Że pana, tak, tak jest. Oj, tu będzie iskrzy świedzeni, tu będzie enemies to lovers. Tu na razie iskrzy, a na końcu pewnie będzie takie... Love in the air. Tak, żeby się wydaje, że tracę czas. Czyli co, po rewolucjach? Nie wiem. Ja poczekałem, że wróci. Że wróci. Zgłodnieje, to przyjdzie. Wiadomo. Oczywiście. Mi to zawsze rodzice mówili, ja chciałem, byłem dzieckiem i mówiłem. I uciekam z domu. Wychodzę z domu i nie wrócę. Już nigdy nie zobaczycie. Zawsze mówi. Zgłodnieje, to wróci. Coś w tym było. Skoro obaj panowie są tacy pewni swego, to niewątpliwie poradzą sobie z grupą gości zaproszonych przez Magdę Gessler. A czy panie tak będą stały, czy zajmą się gości? A to są goście. I my już za darmo jeść. Tyle ich nabrała. Gotowy karmi tyle. Czy jest obsługa, samoobsługa? Proszę? Czy jest samoobsługa u nas w lokalu? To jest samoobsługa? To samoobsługa jest tak. A oni wiedzą, że jest samoobsługa? Czy ktoś z pani może podać karty? Proszę bardzo. Nie? Ma pan gości. Uniknąwszy roli kelnerki, Magda Gessler ma czas, by zajrzeć do kuchni. Co to? Cebula. A nie przykryta? Czemu? To jest kurczak marynowany, tak? Tak. To już jest marynowane 2 dni? 3 bodajże. Trochę długo jak na kurczaka. On się tak długo marynował, że zaraz będzie jak marynarz i będzie śpiewał pirackie piosenki takie. Nie wiem, jakie są pirackie piosenki. O takie. Czasami nie ma zbytu, tak? No to no i trzeba zamrozić. Jeśli coś tam nie zejdzie przez 3 czy 4 dni, no to musimy to zamrozić, tak? Dzisiaj zejść powinno. I to w trymiga przy tylu gościach. Co jest w pierwszym stoliku, coś z drugim, coś z trzecim? Polędwiczki wieprzowe i no... Już ci mówię. Ale do których stolików? Wiesz, do których stolików? Wiem. No to o to chodzi Robertowi. Do których stolików? 2 razy do jednego stolika. I my tego nie wiemy, nie powiedziałyście nam. Tu jest napisane. No gdzie? Ty to masz w ręku, a ja mam na polsie napisane tak. To się krzyknie. O Jezu, o Masiu, dyszym. To się krzyknie. Kto zamawiał schabowego? I wtedy ktoś powie, ja. I to się powie, Tomasz, żrej i bierz talerz. Znaczy no. I wtedy ktoś się odezwie. Tak jak u... I elo. Dlaczego 3 razy? Tak, tu jest 6. Gdzie 6? No widzicie, całkiem duży bałagan. Mętnik się zrobił bałagan. Taka
nerwówka, zła organizacja. Nie było żadnej organizacji. No, no tak. Teraz jest jakaś tam napinka, no bo wiadomo. To było na potrzeby programu, żebyś, wiesz, presję poczuł. No tu wiele rzeczy było pod program. Nie, no nie myślcie tak nawet. Pani Madzia lubi robić show, ale nie robi tego intencjonalnie przecież, żeby po prostu się coś działo w odcinkach. Ona tylko tak, no, robi, jak serio coś się dzieje, więc kurczę, no nie podchudźmy tak. Masz ci los. Bez rewolucji Mazowianka kwitła. Przyjechała Magda Gessler i wszystko popsuła. A goście dalej czekają. Bo zrozumieć zamówienia to nie wszystko. Dopiero wtedy zaczynają się schody. A co ty robisz takiego dziwnego, taką maziaję? Penę z kurczakiem. Penę. Dużo sosu jak na włoskie danie. Topi się. Spuszczone danie, to nie jest włoskie. A nikt nie powie, że mam włoską restaurację. Pięciogwiazdkową. Dobrze jest. Bardzo dobrze, Robert. Zajebiste, bardzo zdrowe jedzenie. Najlepsze jakie może... Trudno, najwyżej się pochorują. I elo, no papier w kibzu jest, więc dadzą radę, nie? I przygotowywane z wielkim namaszczeniem. No ale cóż, jakość wymaga czasu. Czekacie państwo długo? Tak. 30 nie mam zegarka, to, ale bardzo długo. Niecierpliwi się. No to co z tego? To nie piekarnia. 40 minut mija. Nie. Tak. 40 minut na przygotowanie dań to sporo. Lecz może warto było czekać. Oczywiście, jak szybko chcieli, to mogli iść do McDonalda. Tam by raz dwa dostali. Przepraszam bardzo. Nie masz tego co? No to co, Bozia rąk nie dała? Można ręką zjeść. No to jest jakieś ten, no jakieś placki. No to trudno, Boże jedyny, no. To bokiem, matko jedyna. Można łapą zeżrzeć. Możemy płacić o sztućce? A przepraszam, czy pani kelnerki podały sztućce? Zapomniały biedactwa. Do obecności klientów rzeczywiście nieprzyzwyczajone. No i w końcu można przystąpić do długo wyczekiwanej uczty. O nie. Surowe, po prostu surowe. To jest ocena jej gustu, tak? Niestety polędwiczka jest twarda. Mamy zwrocik. Dla pani są polędwiczki za twarde. Ależ się trafiliście klienci, bez sztuczki nie jedzą, za twarde nie pogryzą. Za miękkie się zesrają, no masacra. Nie wszystko jest u niego idealne na kuchni. Polędwiczki są akurat moim daniem flagowym tutaj, więc ja jestem ich pewien, tak? Że one są dobre. Ty mogę prosić szefa? Jest twarde, no niestety muszę się namęczyć, żeby je przekroić. Przeciągnięta, to się zgadza, tak? Proszę. Człowiek, mam wrażenie, że jest po pracy i głodny. To niech pan dotknie tych ziemniaków, czy one są jadalne. Są po prostu twarde. Zdrowe zęby będzie miał jak pogryzie. Zaoszczędzi na dentyście na przykład, na usuwaniu. Pani Magdo, jedyna rzecz to jest ziemniak zapaszowy, tak? I kupując... Jaki? Zapaszowy. W sensie podawane dla zwierząt, tak? No jest pasza, czy to jest jedzenie? To jest pasza. No pasza dla świn, no to totalnie tutaj odpadła. Wyskoczyła, że tak powiem, w kosmos jakiś słowny. To jest raczej obelga w stronę klientów, którzy tutaj się stołują, prawda? No bo generalnie oni tą paszę akceptują i ją chwalą. Jeszcze nie widziałam knajpy, gdzie nie byłoby ani jednego dania, które by było praktycznie jadalne. No kurczę, nie ma co tak negatywnie podchodzić do pani Madzi, bo no nawet tutaj, no nie jest to tylko jej opinia, tylko też jej ludzi na sali, że to jedzenie nie jest dobre, więc no jak jedna osoba mówi, że coś jest złe, no to wiadomo, można wierzyć, można nie wierzyć, bo to jest jedna osoba, ale no jak wszyscy tak mówią, no to kurczę, może coś w tym jest. Wszystko tylko frytownica, rozmrażanie, zamrażanie, po prostu jedziemy i chcemy zarobić. Ja tu mieszkam tyle lat i wiem, każdy przychodzi po to, żeby się nażreć. Jeżeli Robert nie mówi tego na żarty, sytuacja jest jeszcze gorsza niż wygląda. Ogólnie trzeba zamknąć knajpę, uważam, przy takiej filozofii, bo gotujecie tragicznie. Kurczę, wiem, że to dla nich może być ciężkie, bo ich to zabolało, że powiedziała, że jest do dupy, no bo im się wydaje, że wszystko jest fajne, no ale właśnie, kurczę, może ta krytyka właśnie ich ruszy tak motywacyjnie, mam nadzieję. Wydajecie ohydnie. Tu się daje tak, jak się karmi świnie albo coś takiego. O matko, mocne stwierdzenie. Tak mocno chyba jeszcze nigdy nie było w żadnym odcinku, żeby porównać, że tu jest jedzenie jak do świń. No mocno, mocno. Ludzie już tak nie jedzą i nie chcą tak jeść. Czy do was to nie dociera? Ja jeszcze nie widziałam ludzi, którzy są tak butni jak pewni siebie i tak bez skruchy i jak gdyby ciekawości tego, dlaczego restauracja jest w tak głupiej sytuacji i nie chcą przyjąć do siebie żadnej prawdy na ten temat. Spodziewałem się, że będzie, że tak powiem, ostro i rzeczywiście tak jest, ale że aż tak stanie okoniem na swoim, to no, nie spodziewałem się tego.
Niech pan się tak głupio nie uśmiecha. Jeżeli robisz się polędwiczkę, drogi kolego, to... Pani Maciusz, odpalona dzisiaj na najwyższe obroty jak podkaszarka o 7 rano pod twoim oknem. To samo. Niech pani ją teraz zrobi od początku. Chcę to zobaczyć. Ale po co mam pani robić, skoro one są niedoletnie? Chcę zobaczyć. Są wrażone, no to jest to sens, co robisz? Chcę to zobaczyć, bo nie mogę uwierzyć, że kucharz coś takiego podaje. Uj, z panią Madzią się nie dyskutuje. Oj, z nią się nie dyskutuje. Oj, z nią się nie dyskutuje, bo się potem dzieje to właśnie to. Przygotuj. Ty ją rozmrażasz w mikrofali? No tak. I uważasz, że to jest okej, tak? Rozmrażanie rzeczy w mikrofali? Nie? My się nie znamy na technologii, tak? Że ja nie znam technologii. A, to trzeba poczytać, jak się ma knajpę trochę. No mówię, pracowałem w różnych miejscach, no i wszędzie na przykład było wszystko mrożone. Wszędzie, nawet w tych tam wyższych. No to może to też były jakieś takie fast foodowe restauracje, bo właśnie takie prawdziwe, prawdziwe restauracje to mają mniejszą kartę i wszystko robią na bieżąco, świeżo. Tego się nie da ukryć. U pani Magdy na pewno w restauracji się mrozi. Chciałbym zobaczyć to zaplecze kuchni. Żałosne. Jak to ma, może być dobry pomysł? Widocznie będę musiał zmienić zawód, tak? Skoro się nie nadaje. Możesz iść do sklepu po polędwiczkę? Świeżą? Niech pan mi ją zrobi, tak jakby robił pan ją dla siebie, dobrze? To jest pana egzamin. Wiadomo, że ktoś musi być zostać oczerniony, na kogoś musi być wszystko zwalone. Oczernianie trochę za duże słowo, no bo faktycznie rozmrażą w zamrażarce. No to jak im ona oczerniła? Oczernianie to jest, wiecie, jakieś takie mówienie totalnie nieprawdy, no ale nie wsadzą do mikrofonu, no wsadzą niestety, więc ciężko. Jeszcze nie wszystko stracone. Teraz jest szansa, żeby zabłysnąć. Również Damian postanowił spróbować swoich sił. Wreszcie jest świeżo kupione i przyrządzone mięso. To jest dno. Co, ja chciałem mówić, że to fajnie akurat wygląda. Widzicie, ja tak się znam. No ale ja nie ukrywam, ja w dupie byłem, gówno widziałem. To jest przeciągnięte. Nigdy w życiu się polędwicy tak nie traktuje. To jest szkaractwo. No mi to przypomniało bardziej kotleta schabowego, bo był przepieczony tak jak kotlet schabowy. Przepraszam. No, to już jest bliżej tego, co powinno być. To jest idealne. Nie wiem, co się dzieje w tych restauracjach, że i znowu mamy sytuację, gdzie młody kucharz zrobił lepiej niż starszy doświadczony, więc no ja nie wiem, może po prostu zamiana ról. Spróbujcie tego mięsa i tego. Kawałek. Może zrozumiemy, o co chodzi. Czy jeżeli chodzi o smak, to tamta była bardziej wyrazista, tak? Na pewno brakowało czegoś, tutaj jest trochę taka... No widać, że jesz w fast foodzie. Tak? Tak. No i... Nie poradzę na to, że lubię, że tak powiem, potrawy przysmaczone, a nie takie jałowe, prawda, bez wyrazu. Po prostu naprawdę, no jest duży problem we właścicielach, że nie potrafią określić dobrego jedzenia. Nauczą się. Trzeba dać każdemu szansę, pani Maciu. Trzeba dać każdemu szansę i po prostu uwierzyć, że się uda. I się uda. Tak się powinno robić polędwic. Tutaj honor dla pana. Zadowolony jestem. Może tego nie okazuje tak bardzo, nie cieszę się, ale zadowolony jestem. A w głębi serca sobie pewnie myśli takie jest. A nie mówiłem, miałem rację, że ja jestem najmądrzejszy. Natomiast ty się musisz uczyć, ty nie umiesz nic. Ja zostałem zgnojony cały, no to nie wiem, no, chociaż się nie zgodzę z większością rzeczy, no ale pani Magda wie lepiej, no to... Cudowna restauracja, wspaniale jest, tak? Wszyscy potrafią gotować, wszystko jest w porządku. Nie. Na pewno jest problem z dobrym kucharzem. Nie, największy problem jest z dobrym właścicielem. Badum. Mocno. My jako właściciele, no nie mamy jakby, jako takiego doświadczenia, bo ja nie jestem ani szkoły, nie ukończyłem gastronomicznej, ani sam nie brałem, nie miałem żadnego kontaktu z tym zawodem. Nie znamy tej dziedziny. To po co się w nią wpierdolę? Pani Madzia tam konkretnie, kawa na ławę, aż się osmarkałem. Konkretnie kawa na ławę, bach, wali mocno. My zleciliśmy to osobie kompetentnej. Nie, problem tkwi w was, w waszych wyborach, w waszej nieświadomości. Także zastanówcie się, co dalej zrobić. Na tą wiedzę, którą mieliśmy, a nie mieliśmy żadnej, to można powiedzieć, że był sukces, bo nie zamknęliśmy lokalu po 2 miesiącach, tak? czy po 3.
Jak widać, nie każdy może mieć restaurację. Smutne, ale prawdziwe. Jeden siadaje do restauracji, drugi do degustacji, a trzeci do jeszcze czegoś innego. Dlaczego wyszło tak, jak wyszło? Zresztą ja jestem kurczę odebrany w tym samym wszystkim. U nas teoretycznie oszukał, tak? No bo pokazał nam swoje świadectwo pracy z poprzednich zakładów, tak? Pracował tu, pracował tam. Nie jest kucharzem? No jest kucharzem. Ja to przyszedłem, to już taka karta była, ja nie wymyśliłem, tylko chłopaki wymyślili. Tak jak oni chcieli zrobić, tak zrobili. Sytuacja jest patowa, delikatnie mówiąc. Powiem wam, że jesteś w czarnej dupie, No trudno, najwyżej się to zamknie i otworzy, nie wiem, klep z kulami do kąpieli. No i też będzie spoko, albo cokolwiek innego. Gdy czar samozadowolenia w końcu prysł, można zacząć myśleć o rewolucji. Łatwo nie będzie, ale pojawia się nadzieja. Może przyniósł to i to. I może będzie inaczej, tak? Kącik modowy. Pani Madzi. Dzisiejsza stylizacja na taką asystentkę proboszcza podczas środy popielcowej. 1 na 5. No cóż, zmiana świadomości właścicieli tego lokalu jest niesłychanie trudna. Będę pracowała nad nimi dzień 3. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaraz wam powiem, jaki mam pomysł na dalszy ciąg. Dobrze. Lecz zanim ciąg dalszy nastąpi, chwila na babskie pogaduszki. Mogę prosić? Dzień dobry. Dzień dobry. No i czemu to nie działa? Co was najbardziej razi? Co wam przeszkadza? W ogóle ich nie ma. No oni chyba tutaj traktują to miejsce jako taki swój dodatek trochę. Taki dodatek do życia. Restauracja. Jak w Simsach. Tylko w Simsach można go odinstalować. Tutaj by było troszeczkę ciężej. I wpadają w weekendy i... Na pomoc. I spędzają wieczór tutaj po prostu. Po nich raczej widać, że mają highlight lekki, nie? Jeżeli z założeniem ten ruch klienta, naszych gości, tak, nie był zbyt duży, to też fizycznie nasza jakby tutaj obecność niewiele by wniosła. To wam się najbardziej nie podoba, czy jest coś jeszcze? Że nie doceniają pewnych rzeczy. Ostatnio miałam taką sytuację z jednym z właścicieli, z Markiem, że miał do mnie pretensje, że przy rezerwacji nie poprzenosiłam tych wielkich ław z drugiej sali. Sama. Oj, to pani Madzia zaraz im przeniesie. Oj, jak ona im przeniesie, to normalnie kur zapieje. Mam pomysł. Możecie iść za bar? Marku, Krzysiu? Tak, idziemy. Mogę prosić? Mam pewien pomysł na zmianę dekoracji i bym chciała, żebyście przenieśli wszystkie te stoły tam, a wszystkie ławki tu, dobra? Chodźcie tutaj wszyscy. Wiem, jaka jest pani Madzia. Ona powie, że jak nie wiem, za minutę, że... A jednak zróbcie tak, jak było, bo mi się nie podoba. A tak, tak po prostu. Nie, wy nie. Nie, panowie właściciele. Choć miło jest wydawać polecenia, dobrze przedtem zrozumieć, czego i od kogo się wymaga. Tak więc wynoszenie stołów, oprócz zmiany dekoracji, ma mieć także walor edukacyjny. Nie zobaczę, jak to jest. Tak, żeby może też poczuli się tak, jak my się czujemy czasem. O to chodziło? A jak mam wygłosić swoją skromną, niechcianą i niepotrzebną opinię teraz, to mi się przykład ławki w restauracjach nie podobają, bo to odbiera trochę taką prywatność, nie? Bo no, to są ławki zaczynają takie duże i w ogóle i jak ktoś obcy tu siada, to takie jest, wiecie. To jest tylko moja opinia. Tak, a teraz powiedz mi, zmachałeś się? No widzę, że tak jesteś lekko spocony. Chodź trochę. Tłumaczcie mi, dlaczego prosicie kobiety, żeby robiły dla was takie rzeczy? Jedynie sprowadza się do tego, żeby krzesełka podnieść do góry, tak? Żeby krzesełko jest taka ławka? To normalne przecież, że się wypowiem. Tylko, że nie wysunąłem sobie tego z palca. Wszystko chodzi o pewne zasady. O to, że brak szacunku dla ludzi, którzy tutaj są. Nie szanują może nas. Każdego praktycznie nie doceniali. Jego chłopy, no ogarniamy się, fajne, wesołe chłopy, wiesz, że między sobą mają super atmosferę. Słuchamy pani Madzi, ogarniamy wszystko tak, jak ona chce i lecimy. Także albo wy przestaniecie być tak pewni, aroganccy, albo po prostu nie wiem, co to będzie. Poprosimy kuchnię. Chłopaki, chodźcie.
żebyście byli troszeczkę bardziej skromni, a być może by stworzyć to miejsce intrygującym i takim, że ludzie będą chcieli tu wyjść, restauracja będzie się nazywała... Myśli kobita myśli, procesuje, kółeczko tutaj się kręci. Myśli kobita myśli, system się zawiesił, ale ona myśli. Zwyczajna kiełbasiarnia. O matko, jak? O kurcze, pieczone, no to mocna nazwa. Kiełbasa tu będzie głównym bohaterem. Do tego będą piwa. Na początek podamy sałatkę z szynkowej i żółtego sera, potem bogracz z kiełbasą i zapiekanka z kiełbasy, cebuli i warzyw. Wystrój? Wystrój będzie trochę ocieplony tym, że będzie tutaj trochę fajnych lamp. Obrusciki będą w kratę biało-wiśniową. Będzie ogromna szafa chłodnicza z różnymi kiełbasami. O, to wszystko, panowie drodzy. Będzie zwyczajna, no. Do wszystkiego się idzie przyzwyczaić. Kiełbasa, co z kiełbasy zrobisz, nie? Skwarek? Znaczy ty posmażysz ją? Na spokojnie, on to, że tak powiem, jeszcze sobie analizę odpuścił na tą chwilę. Ale w sumie taka nazwa szokująca też nie jest zła. W granicach smaku, ta jest w granicach smaku. Bo wiecie, nazwa taka szokująca przyciąga, nie? Że tak wiecie, zapamiętywana jest i wpada w pamięć i przyciąga, więc ma to też swoje plusy. Od rana rewolucja nabiera tempa. Marek zajmuje się szafą chłodniczą, a Krzysztof bryluje w kuchni. To jest akurat zwyczajna kiełbasa, ale bardzo dobra. Myślę, że to będzie hit. Roberto, spróbuj. Mamy swojską. Bardzo dobra, tłusta. Bardzo dobra. Swojska. To jest luksusowa kiełbasa, do tego bogracza. Chcieć to móc. Widać, że Krzysztof solidnie się podszkolił. Trochę się tak powiem, poduszyłem, ale to jeszcze myślę, że mały zakres wiedzy. Bo też nie od razu Kraków zbudowano. Ważne, żeby się wiedzy i zaangażowania nie bać. Kącik modowy pani Maki. Dzisiejsza stylizacja na taką właścicielkę firmy produkującej żelki misie z żelatyny 2x5. No cóż, jest duża nadzieja, że mieszkańcom Mińska Mazowieckiego bar zwyczajna będzie smakował nadzwyczajnie. Już jestem. Dzień dobry, witam. No i co? No w porządku, fajnie. To znaczy? Jest ciekawie. Inaczej, tak, przytulniej. Gdy udaje się wreszcie oswoić wnętrze, można z optymizmem spojrzeć w stronę garnków. Ale mega fajne są te ceraty czerwone. To jest fajne, bo tutaj ta cegła, tutaj to bardzo fajnie to wygląda. Z nietypowymi hot dogami na tacy można się zacząć chwalić. Proszę spróbować, powiedzieć, czy smakuje. Restauracja się nazywa Zwyczajna i Kiełbasiarnia. To są nasze swojskie wyroby. No, bardzo dobra, dziękujemy. Czuję mięso w tej kiełbasie, a nie jakieś ulepszacze. Proszę spróbować. Myślę, że będzie smakowało i zapraszamy. Taką bułę z kiełbachą, ten sam se teraz owaju, serio. Taką po prostu... takiego gryza zrobić, wgryźć się tą bułę, aż po prostu... aż dzieciństwo się przypomina. Bardzo dobra. Kiełbasa jest swojska, nasza, zwyczajna. Bardzo dobra, bardzo smaczna, tak? Taka coś nowego w Mińsku. O, proszę bardzo. Dobra. Dziękuję bardzo. Proszę spróbować, jak to smakuje. Delikatne, nie tłuste, bardzo dobre. Taka puszysta. I w ogóle, i w szczególe, propozycja zwyczajnej przypadła mieszkańcom Mińska do gustu. Zobacz, jakie ludzie w życiu mają szczęście, nie? Czemu to nie jestem ja? Że wychodzę sobie randomowo na miasto wieczorem i ktoś mnie zaczepia i daje mi za darmo jedzenie. Czemu to nie jestem ja? Czemu ja nie mam takiego szczęścia? Wiecie, dostałem jakieś za darmo? Właśnie, kopa w dupę. A tutaj ludzie mają takie szczęście. Dlaczego to nie jestem ja? Dlaczego ja nie mam takiego szczęścia? Czemu ja mam zawsze pecha? No mogę sobie popatrzeć i pozazdrościć. Wystrój dawnej Mazowianki apetytu nie pobudzał. Odtąd ma być widać, że warto tu zjeść. Obok pustego dotąd baru pojawiła się wielka lada chłodnicza, aby kusić gości już od wejścia. Proste drewniane stoły to dobry pomysł, byle przykryć je swojską kratą. Za to nie warto było zasłaniać okien. Od razu lepiej, kiedy z zewnątrz widać ciepło oświetlone wnętrze. Wcześniej nawet mimo kominka było tu dość chłodno. Od teraz ze zwyczajnej kiełbasiarni nie powinno chcieć się wyjść. Wnętrze petarda, czerwień, cegła, to te ceraty, taki klimat, no a wnętrze jest super, bardzo mi się podoba. Chodź, zapraszam ich?
Dzień dobry, zapraszamy. Zapraszamy serdecznie. Zapraszamy. Proszę się rozgościć. Zapraszamy. Witamy, zapraszamy. Dzień dobry, zapraszamy. Jak po zmianę? No ciekawie, inaczej. Na wejściu poraża pozytywny wyszyn, taki typowy, męski. Miło zostałem zaskoczony w środku, lodową wielką w zasadzie, z kiełbasami. No bardzo dobrze, tylko proszę w kieszenie nie ładować przy wyjściu tych kiełbach, bo my tu patrzymy, halo. Zapiekanka super, moje smaki, chrzan, rewelacja. Wydaje mi się, że będzie to fajne miejsce spotkań dla panów. Pierwszy raz zobaczyli, jak od rana do wieczora wygląda tutaj praca. Spędzili z nami 4 takie całe dni. Dziwne, że wytrzymali. Błagam was, nie zmarnujcie tego. Postaram się. Bo się potwornie drętwi. Nie no, nie drętwi, się nie byli wesoli, tylko byli tacy zawzięci po prostu, że tak na swoje i koniec. A mam nadzieję, że posłuchają pani Madzi, że będzie super, jak wróci tam za 150 tysięcy lat świetnych. Naprawdę. No, mam nadzieję, że was odczarowałam trochę. Pani musiała przyjechać nas odczarować, właśnie chciałem powiedzieć. No marketing, chyba tutaj nie zrobiłam marketingu, tylko raczej pranie temperamentu. Tak. Terapia wstrząsowa była. Udana, zaliczona. No, udawaliście, że nie, ale dobrze, no, okej. Okay. Także co? Czujesz się wstrząśnięty, niezmieszany? No cóż, miejsce się zmieniło. Jest smaczniej, gwarno. A czy właściciele czują i myślą inaczej? A ja to myślę, gdzie można kupić taki szaliczek z misiami, bo ja czuję, że moja garderoba natychmiast takiego czegoś potrzebuje. Gdzie można kupić? Proszę mi podsyłać linki. Jeśli szefowie do tego podejdą poważnie, że jeśli będzie na tym zależało, to myślę, że na pewno się uda. No oczywiście, oczywiście. Już im się otworzyły chyba takie klapki trochę w mózgach. I zauważyliśmy, że do szefów coś dotarło. Nie jestem dotarł. Kącik modowy pani ma. Dzisiejsza stylizacja na taką klientkę idącą na pazurki do stylistki paznokci w mniejszym mieście typu Jarosław. 4/5. Czy Krzysiek i Marek obronili moją koncepcję kiełbasiarni zwyczajna swoim gotowaniem, postępowaniem, zarządzaniem? Czy jest smacznie i czy mają sukces? Dzień dobry. Dobry dzień dobry. No widzę, że śliżarnia działa. Pełna, tak. To jest zwyczajna? To jest zwyczajna. Mamy kaszaneczkę, mamy kiełbasę rzeźnika. Ale se urwała tu kiełbacha. Tak widać, że baba ze wsi, widać, że z Polska go widać. Mamy kiełbasę kruchą taką. Naprawdę fajnie to wygląda. Tarta jest naprawdę mała, jest zwięzła, jest to jeść, kusi. Poproszę zrobić degustację mi kiełbas, pierwszą rzecz. Mhm. Potem będę sobie życzyła trochę sałatki filmowej, bogracz w filiżance od kawy, malusieńka, zapiekanka ziemniaczana. Bardzo chętnie, o. Dobrze. Bardzo dobrze, mała karta w restauracji to jest duży greenfuck, bo znaczy, że wszystko jest świeże i na bieżąco robione, jak jest mała karta. Bardzo dobrze, bardzo dobrze, bardzo, 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 bardzo dobrze. Zwyczajna. Nie jest taka zwyczajna, jest pyszna. O la la, to dla 10 osób? Nie wiem, to tak skromnie, tak? A bo kobieta pewnie głodna przyjechała, to jej trzeba dać więcej. No to jest wiadomo, że nie będzie o suchym pysku siedziała, niech się naje. Drog pewnie przyjechała pół Polski. Skromnie. Wiecie, jak to pachnie? Cudowne, po prostu cudowne. Sałatka filmowa? Dobra ta sałata. Idealna pod piwo, jest pikantna, ostra, kwaśna. Strasznie fajna. Deska pędzin. Atrakcyjna. A to bogracz, dobrze. Bogracz, dokładnie. Bamba, jaka zupka, taki polski ramen. Troszeczkę, bardzo fajnie to wygląda. No, 5 z plusem, proszę państwa. Bogracz, genialny. I zapraszam was.
bardzo dobry ser, fenomenalny sos, chrzan się bardzo dobrze czuje. Bardzo miła niespodzianka. Wielkie brawa, wielka konsekwencja. Naprawdę staranność o produkty. A jakie macie obroty dzienne? To zależy, jak sobie włączymy jakąś muzyczkę, potańczymy, to i są obroty, piruety, a jak nie, no to nie. No na tą chwilę podskoczyły tak trzykrotnie. Dokąd nie było tego, to byłeś po prostu przerażony tym, że ktoś ci wprowadza życie do góry nogami. Ale o to chodziło. Tu trzeba się po prostu otworzyć jakby na inne spojrzenie. Ale nie bądź taki demagogiczny, bo się w ogóle nie otwierałeś, tak? Ja już się teraz otworzyłem, po rewolucji. Zupełnie w ogóle od innej strony poznaliśmy, co to znaczy prowadzić restaurację, tak? Właśnie, no macie bardzo dobrą restaurację. I nie ma tutaj co ukrywać. Marek, powiedz coś. Co mam powiedzieć? Oh yeah, udało się. Wiedziałem. Wystarczyło tylko posłuchać pani Madzi. Co? Sukces! Ja mówiłem, a nie chcę się chwalić. Ege. Nie do końca traktowaliśmy to poważnie, tak? Tutaj na pewno dostaliśmy taką szkołę, że jednak trzeba dopilnować tego biznesu, żeby on dawał jakieś plony, tak? Poświęciliśmy się temu, od miesiąca jesteśmy praktycznie tutaj codziennie. No i zobaczymy, co będzie dalej, tak? Ciśniemy do przodu. W Mińsku Mazowieckim jest restauracja zwyczajna, która okazała się nadzwyczajną. Taka spokojnie może być w Alzacji francuskiej i każdy się ucieszy, że je aż tak dobrze. I proszę Państwa, sprawdzamy. Robimy wielkie sprawdzenie. Działa, funkcjonuje. 4-1 gwiazdki, to bardzo dobrze. Kurczę, bardzo dobrze, super. Cieszę się ogromnie. Dziękuję za oglądanie, z udziału co burzę. Z tego zakupcie mojego HP. Do zobaczenia, dziękuję. Element, pa.